To, co wydarzyło się na ścieżce w parku Reduta, to sytuacja niebywała. Zniszczenia ogromne i aż ciężko uwierzyć, że komuś chciało się coś takiego zrobić. Ten wandalizm w terenach zieleni smuci bardzo i te zniszczenia dotykają zarówno krakowskich parków, skwerów, ale też niestety ogrodów społecznych, czyli nawet tych przestrzeni, które mieszkańcy współtworzą społecznie, w które angażują swoje środki, serce i chęć tego, żeby nasze miasto było coraz piękniejsze. Mierzymy się z metodycznymi, regularnymi aktami wandalizmu wobec naszej pracy tutaj w ogrodzie społecznym Krowa za Boiskiem. Możemy policzyć, że od mniej więcej 2 miesięcy wszystko, praktycznie każda nowa roślina, którą zasadzimy, ma długość życia od 24 godzin do 2 tygodni. No jest nam bardzo, bardzo przykro, no, że po prostu wszystko nam ktoś niszczy. Nie wiadomo z jakiego powodu i kompletnie tego nie rozumiem. Wszystkie kwiaty, które tutaj też sadziłam, nic tak naprawdę nie wzrosło, bo za każdym razem, kiedy pojawiały się malutkie rozsady, malutkie roślinki, to po prostu już znikało. Więc jest, to nie jest kwestia zaniedbania donicy, tylko to wszystko tutaj miało być i żyć i wielokrotnie było nasadzane i znikało. Praca włożona w te donice, no. Te wszystkie rośliny od zera wyhodowane w domu albo kupione, no to smutek po prostu, jak ktoś ci kradnie to, co zacząłeś robić i nie możesz nawet tego spróbować. Ogród powstał dzięki Zarządowi Zieleni Miejskiej, który podczas remontu boiska postarał się również o powstanie tego ogrodu społecznego, wiedząc, że już istnieje grupa mieszkańców i mieszkanek Krowodrzy, które aktywnie działają w tej dziedzinie. Te środki przeznaczane na usuwanie szkód wandalizmu, na ponowne nasadzenia, mogłyby być przeznaczone na utrzymanie zieleni. Kwestią też często podnoszoną jest monitoring. Pytanie, czy w terenach zielonych, które służą odpoczynkowi i rekreacji, chcemy wypoczywać pod czujnym okiem kamer. Jeszcze wciąż pokutuje takie przekonanie chyba, że to, co wspólne, to niczyje, a o tą wspólną przestrzeń, o to dobro wspólne powinniśmy zadbać, tak żeby móc się cieszyć szczęśliwym, pięknym miastem. Stąd ten apel o to, żeby szanować przestrzeń wspólną, ponieważ ona służy nam wszystkim i o to bardzo serdecznie apelujemy.